wiecie, ale i ja, i moi koledzy, właśnie koleżanka i koledzy krążymy w tej chwili po kraju, powiatu do powiatu. Jestem w trakcie tego weekendu w 7 miejscu, żeby mówić o tym, że w Polsce mamy do czynienia z taką sytuacją, w której jest alternatywa, jest możliwość innego rządzenia, innego ułożenia polskich spraw. I w związku z tym jest także nadzieja, że one zostaną kiedyś, to być może w nieodległym czasie, inaczej ułożone. Ja wiem, proszę Państwa, że nie ma chyba drugiego takiego miejsca w Polsce, gdzie o tym tak trudno mówić. Wiem, że tu jest 36% bezrobocia. Wiem, że tu już pod tym budynkiem pytano mnie o to. Pytano, co zrobię, żeby ludzie w Polsce, żeby ludzie tu w Szydłowcu mogli pracować, żeby mieli pracę. Ten pan, który mnie pytał, wyglądał na osobę, która już bardzo dawno pracy nie ma. I na pewno jest tutaj wiele takich osób. Musicie Państwo pamiętać, że chociaż tu jest rekord Polski, to bardzo zbliżone wyniki są w różnych miastach, w szczególności na Warmii i Mazurach. Krótko mówiąc, no, straszne społeczne nieszczęście dotyka dziś całego kraju, ale pewnych części tego kraju dotyka w sposób szczególny. I może mówiąc o tej alternatywie, powiem najpierw o czymś, co jest bardzo istotne, choć nieczęsto jest podnoszone. Otóż ci, którzy dzisiaj rządzą, mówili przez całe lata, bo rządzą już 6 rok, zupełnie wprost, że rozwój ma być w metropolii. Jedni mówili w 7, inni w 5, jeszcze inni w 11, ale w każdym razie metropoliach, a inni doszlusują. To miało swoje uczone nazwy, rozwój polaryzacyjno-dyfuzyjny albo koncepcja metropolitalna. Otóż ja chcę bardzo mocno podkreślić, że myśmy tą koncepcję zawsze odrzucali. Zawsze zdecydowanie wypowiadaliśmy się za rozwojem zrównoważonym. A rozwój zrównoważony oznacza to, że patrzymy na polską mapę i patrzymy, gdzie jest najgorzej. I tam dajemy najwięcej środków. Tam staramy się pomóc. Tam staramy się tworzyć nowe miejsca pracy. Tam tworzymy różne instytucje, które są słabe albo których w ogóle nie ma. I to jest ta zasadnicza różnica między nami. I to jest też element tej alternatywy, o której będę chciał tutaj mówić. Element wyboru. Wyboru, przed którym Państwo stoicie, kiedy będziecie zbliżać się do wyborczej urny. Bo naprawdę dzisiaj wybór jest bardzo jasny, bardzo wyraźny. I chociaż być może do głosowania jeszcze długo, to trzeba sobie to uświadamiać. Trzeba sobie uświadamiać, że nie jest prawdą to, co niektórzy próbują wmawiać. Oni wszyscy tacy sami. Dlaczego nas tak strasznie atakowano, kiedy byliśmy przy władzy? Dlaczego na to czci i wiary odsądzano? Dlaczego prezydenta w najmniejszym stopniu nie szanowano? Mówię o mojej świętej pamięci bracia. Dlatego właśnie, że reprezentowaliśmy zupełnie inną koncepcję niż Platforma Obywatelska. Występowaliśmy w zupełnie czyim innym imieniu. W imieniu ogromnej większości społeczeństwa, a nie tej grupy, która jest uprzywilejowana. I która korzysta na tym, ma dzisiaj w Polsce bardzo dużo. Między innymi właśnie dlatego, że tu w Szydłowcu i wielu innych miastach w Polsce jest tak źle. Bo cała konstrukcja społeczna, która powstała w Polsce po 1989 roku, opierała się od reformy Balcerowicza, od tych pierwszych wielkich zabiegów na tym, że majątek przepływał z rąk jednych do rąk innych, z rąk większości do rąk mniejszości. I efekty tego w różnych częściach kraju były różne, ale w niektórych miejscach były szczególnie tragiczne. I trzeba o tym pamiętać. Trzeba o tym pamiętać, bo to, co w tej chwili powiedziałem, to jest tło tego wszystkiego, o czym będę mówił dalej. A będę mówił, proszę Państwa, w pierwszym punkcie właśnie o sprawie polskiej pracy. Bo tu jest 36% bezrobocia. W Polsce to bezrobocie już zaczyna się zbliżać do 15%. To jest prawie 2,5 miliona bezrobotnych. Za granicą jest przeszło 2 miliony osób.
na wsi, w tym, w której mierze jest to wieś właśnie tego regionu, jest tych bezrobotnych niezarejestrowanych. Ludzi, którzy tak naprawdę nie mają pracy, chociaż nie są zarejestrowani jako bezrobotni, około 1 000 000. Razem wziąwszy przeszło 5 milionów ludzi. Niektórzy nawet mówią, że 6. I to jest, proszę Państwa, problem dzisiaj numer jeden. Numer jeden problem naszej teraźniejszości i naszej przyszłości. Naszej przyszłości, dlatego że jeśli duża grupa ludzi będzie permanentnie bezrobotna, to po pierwsze będziemy mieli dalszy odpływ z kraju, a po drugie będziemy mieli do czynienia z tym zjawiskiem, które już występuje. Bezrobociem, które przechodzi z ojca na syna, które już jest w rodzinach niekiedy trzecich pokoleni, które tworzy grupę stale wykluczoną. Grupę, która z jednej strony dla społeczeństwa jest obciążeniem, a z drugiej strony jest wielkim wyzwaniem moralnym i buduje społeczne nieszczęście, na które w żadnym wypadku nie powinniśmy się zgadzać. Czy wtedy jest tak, że nic nie można zrobić w sprawie polskiej pracy, że trzeba czekać, aż się poprawi koniunktura, jak to się nam próbuje wmawiać? Nie, szanowni Państwo. W żadnym wypadku ta taktyka, która jest obecnie stosowana, która prowadzi do tego, że nawet skromne środki na walkę z bezrobociem zostały ograniczone, bo Fundusz Pracy miał 7 miliardów, a teraz ma 4 miliardy. Otóż ten sposób działania, ta taktyka jest całkowicie błędna. I są gotowe, i właśnie to jest ta alternatywa. Plany działania zupełnie innego. Pierwszy taki plan, który właśnie szczególnie odnosi się do takich miejsc jak to, do mniejszych ośrodków miejskich i do wsi. To jest plan już złożony jako projekt ustawy w Sejmie. Oczywiście odrzucany przez obecnie rządzący. To jest projekt stworzenia 1 200 000 nowych miejsc pracy. Nie wiem, ile z nich powstałoby tutaj przy głowie, ale na pewno sporo. Na pewno te 36% by zostało znacznie zmniejszone. To jest projekt przygotowany oczywiście przez ekonomistów i specjalistów od pracy, a nie przez polityków. Projekt opierający się na takim uzasadnionym przez badania przeświadczeniu, że na takich terenach nawet przy pomocy stosunkowo niewielkich środków można tworzyć nowe miejsca pracy. Oczywiście nie chodzi o budowanie fabryk, nie chodzi o to, co tam różni oszuści wam zapowiadają, bo powtarzam, tego się nie da w dzisiejszych czasach zrobić. Chodzi o to, żeby ludzi zaktywizować, żeby młodzi ludzie, a także ludzie w dojrzalszym wieku mogli tworzyć własne miejsca pracy, mogli je tworzyć dla innych. To jest, proszę Państwa, możliwe. My funkcjonujemy, mówię tutaj o Polsce jako całości, na olbrzymim europejskim rynku. To, co jest wytwarzane w naszym kraju, może być sprzedawane w naszym kraju, ale może być sprzedawane także 3000 km stąd w Portugalii. Jeżeli chodzi o niektóre wyroby, to wręcz od razu, bo przez internet. Krótko mówiąc, proszę Państwa, jest tutaj bardzo duża szansa, ale nie jedyna. Powtarzam, to jest projekt wyraźnie zaadresowany właśnie do takich miejsc jak Szydłowiec, do mniejszych miast, do wsi. Ale mamy dzisiaj sytuację taką, że rząd przygotowuje zgodnie z zapowiedzią premiera przedsiębiorstwo Inwestycje Polskie. Ma być tam 40 miliardów złotych, no tak naprawdę koło 10. No tutaj pan poseł Kuźmuk mi tak niedawno to wyjaśnił, że realnie tam jest około 10 miliardów złotych, reszta to są różnego rodzaju nadbudowy. Ale proszę Państwa, możemy mówić, że w ostatecznym rachunku, w sensie, że tak powiem, funkcjonalnym, to jest 40. I teraz proszę Państwa, co się z tymi pieniędzmi stanie, jeżeli one wyjdą na rynek poprzez to przedsiębiorstwo? No, najmocniejsi gracze na rynku, znamy ich nazwiska, nie wymieniam, bo za proces powytaczają, te pieniądze między sobą rozerwą. To jest pewne, można powiedzieć, jak to, że z rana wstanie słońce. Dlaczego? No bo jak chcą łatwe pieniądze, no to oczywiście oni się pierwsi do tego zgłoszą. I mają największe wpływy, największe możliwości, będą mieli kampanie medialne, które ich będą popierały i po prostu tak się to skończy. A gdyby tą samą sumę odpowiednio jeszcze lewarowano, bo tu już to lewarowanie pewnie nastąpiło, ale można to dalej lewarować, proszę Państwa, przeznaczyć na miejsca pracy, też na inicjatywy założycielskie w większych miastach, sądzę, że można byłoby dojść do 800 tysięcy miejsc pracy. 800, 1 200, 2 miliony. Do tego, proszę Państwa, uruchomienie naszego planu, który nie wymaga w zasadzie większych wydatków budżetowych, naszego planu budownictwa mieszkaniowego dla ludzi średnio i mniej zarabiających.
Ten plan jest gotowy od 2007 roku, można z niego skorzystać, to jest tak zwany plan Warsztat. Poza tym, że to jest tak, że w Polsce młodzi ludzie potrzebują pracy, potrzebują mieszkań, tylko wtedy mogą zakładać rodziny, tylko wtedy mogą się rodzić dzieci. Ciągle jest mowa o wielkim kryzysie demograficznym. Są potrzebne różne metody walki z tym kryzysem, ale pierwsza sprawa to właśnie praca i mieszkania. Ale poza tym to są nowe miejsca pracy. I w ten sposób, proszę Państwa, to koło zamachowe gospodarki, które w tej chwili zaczyna się kręcić do tyłu, zacznie się z powrotem kręcić do przodu. Można to podjąć, Szanowni Państwo. Można to podjąć, tylko żeby to podjąć, to trzeba być władzą, która przede wszystkim zwraca się ku obywatelom, która chce załatwiać interesy obywateli. A jaką my mamy, proszę Państwa, władzę? My mamy dzisiaj taką władzę, która stworzyła swojego rodzaju nową metodę uprawiania polityki. Ważne są mocne grupy, z nimi się trzeba liczyć, czyli ci, którzy mają wielkie pieniądze, wpływy medialne, jakieś inne metody, możliwości oddziaływania na społeczeństwo. Oczywiście także grupy zewnętrzne, nawet lobby niemieckie, lobby rosyjskie. Natomiast jeżeli chodzi o społeczeństwo, o tych zwykłych ludzi, czyli o dziesiątki milionów Polaków, to dla nich mamy jedno, dla nich mamy propagandę, która się dzisiaj nazywa PR. I przy pomocy tej propagandy wmawiamy przede wszystkim to, że nasi przeciwnicy, czyli przeciwnicy PO, to są jakieś straszne siły, że ich rządy były straszne. Otóż, Szanowni Państwo, przypomnijcie sobie lata 2006-2007. Co wtedy było takiego strasznego? Mówimy o pracy, jesteśmy, można powiedzieć, w stolicy polskiego bezrobocia. Ile w ciągu tych dwóch lat powstało miejsc pracy w Polsce? 1 300 000, proszę Państwa. Dwa lata 1 300 000 miejsc pracy. Czy gospodarka wtedy stała, czy rosła? Bardzo zdecydowanie rosła. Były to, jeżeli chodzi o dwa lata, jedne z dwóch, że tak powiem, dwóch par najlepszych lat w historii po 1989 roku. Czy finanse publiczne stały dobrze? Tak, zdecydowanie poprawiała się sytuacja w finansach publicznych. Czy mieliśmy wysokie inwestycje własne? Tak, inwestycje rosły. Czy mieliśmy wysokie inwestycje zagraniczne? Mieliśmy rekordy polskie, jeżeli chodzi o inwestycje zagraniczne. Czy płace były podwyższane? Tak, wielkim grupom, w tym służbie zdrowia, to są setki tysięcy ludzi, czy policji, różnym innym częściom aparatu państwowego podnoszono płace. I to nie o troszkę, tylko o 30%. Czy świadczenia społeczne się zwiększały? Tak, ze 105 różnych tytułów zwiększono świadczenia społeczne. Czy rolnicy dostawali więcej? Tak, zdecydowanie zwiększono ilość pieniędzy, która jest przekazywana z różnych tytułów rolnikom. Czyli co było, proszę Państwa, złego? Zła była walka z korupcją i zła była walka z przestępczością. Dla kogo to były złe? Proszę Państwa, ta metoda niestety przez lata działała. Bo powtarzam, oni sobie wymyślili tak, dobrze rządzić nie trzeba, wystarczy niszczyć wizerunek przeciwnika. No do tego się sprowadzało. Nawet my nie jesteśmy najlepsi, ale to Prawo i Sprawiedliwość to jest po prostu straszne. I w związku z tym oczywiście nie ma żadnej alternatywy. A ja teraz punkt po punkcie będę Państwu wykazywał, że jest. I to bardzo konkretna. Tak jak jest konkretna oferta, jeżeli chodzi o pracę, także są konkretne oferty, jeżeli chodzi o inne dziedziny. Weźmy służbę zdrowia. Chyba drugi najbardziej bolesny problem w tej chwili społeczny w Polsce to jest służba zdrowia. Czy ten system, który powoli prowadzi do prywatyzacji, do tego, że przeciętny obywatel nie będzie miał dostępu do różnego rodzaju usług medycznych, bo one się nie będą opłacały, które prowadzi do tego, że pogotowia słabo działają, bo jak są przedsiębiorstwami, które mają przynosić zyski, to nie mogą dobrze działać, bo czym więcej lekarzy w pogotowiu, tym wyższe koszty. Czym nowszy sprzęt, tym wyższe koszty. Czym więcej dalekich wyjazdów, tym wyższe koszty. Krótko mówiąc, opłaca się zatrudnić jak najmniej lekarzy, kupić stary sprzęt, nie wyjeżdżać na dłuższe wyjazdy, bo wtedy się na tym zarabia. Czy tak może być zorganizowane pogotowie ratunkowe, które ratuje życie ludziom, w tym także i dzieciom. Ostatnio wiemy, że doszło do wypadku śmiertelnego. Oczywiście, że nie może być tak zorganizowane. Czy szpitale, proszę Państwa, mogą być zorganizowane na tej zasadzie, że
powiecie, to już się w Polsce zdarza, jest tylko szpital prywatny, ale w tym szpitalu prywatnym oddział pediatryczny się nie opłaca, przynosi straty. To się likwiduje oddział pediatryczny. A przecież dzieci obok ludzi starszych i kobiet w ciąży to są najczęściej pacjenci. To jest największa część usług medycznych. Ludzie najczęściej korzystają z lekarza, kiedy są dziećmi, kiedy są w wieku starszym, no i w tym momencie, kiedy kobieta spodziewa się dziecka. To są te trzy grupy. Otóż dla dzieci oddziałów nie ma. Są likwidowane oddziały ortopedyczne. Są likwidowane także oddziały kobiety. Krótko mówiąc, te rzeczy, które są, te kierunki działania medycyny, które są potrzebne na co dzień, są niedostępne po prostu dlatego, że się nie opłacają. A dzisiaj tak powolutku na zasadzie ciszę budziesz dalej, dzisiaj idziesz dalej budziesz, powolutku metoda pani Sawickiej jest realizowana. Powolutku się najpierw komercjalizuje, później prywatyzuje. I jeśli nie zmienimy tego systemu, który jest w tej chwili, tego systemu opartego o Narodowy Fundusz Zdrowia, to tak będzie dalej. Nie będzie na to żadnego sposobu. Ciągle się będą szpitale zadłużały, ciągle powiaty nie będą miały czym płacić, w związku z tym będą komercjalizować. Ciągle wobec tego od komercjalizacji będzie droga do prywatyzacji. My mamy już odpowiednie wyliczenia pokazujące, że znaczna część skomercjalizowanych szpitali w ciągu 2-3 lat upadnie i będzie już je trzeba albo likwidować, albo prywatyzować. I teraz znowu Państwo możecie zadać pytanie, czy macie alternatywę? No dobrze, tak jest, ale czy jest jakiś inny pomysł, jakiś inny plan? Proszę Państwa, jest i to nie w postaci jakichś tam pomysłów listych, tylko w postaci gotowych ustaw. Jest plan przeniesienia finansowania do budżetu i to jeszcze taki, który spowoduje, że pula pieniędzy na te cele będzie większa niż w tym momencie bez podnoszenia składów. Jednocześnie zlikwidujemy te wszystkie choroby, które dzisiaj funkcjonują jakby wewnątrz służby zdrowia na zasadzie, że jedni zarabiają bez żadnej przesady. To nie jest licencja poetyka, to jest prawda. 1 000 000 złotych, mają kontrakt na 1 000 000 złotych, a inni zarabiają 1 000 złotych miesięcznie. Mówię tu już oczywiście nie o lekarzach, tylko o pielęgniarkach czy jakimś personelu pomocniczym. Przy czym jedni lekarze zarabiają fantastycznie, inni z kolei zarabiają bardzo słabo. Ci, którzy zarabiają słabo, zatrudniają się w iluś miejscach i później im ręce drżą. Ja sam znam wypadek śmierci matki dyrektora szpitala, która umarła po jakimś bardzo prostym badaniu. Bardzo prostym, takim, czego się dokonuje codziennie, są tysiące tego rodzaju badań. Dlaczego? Bo po prostu już lekarzom ręce przy prostych zabiegach wysiadały. No i przy okazji zabiegu jej coś przebili. Raz, a później jeszcze drugi raz. I dopiero za tym drugim razem umarła. To jest autentyczny wypadek. Kobieta nie miała 70 lat. Czyli krótko mówiąc, to jest sytuacja patologiczna i tylko w ramach budżetu można to zmienić. Tylko w ramach budżetu zamiast tego chorego dzisiaj pogotowia ratunkowego można stworzyć coś takiego jak straż pożarna. Taką służbę jak straż pożarna, która będzie po prostu działała na każde zawołanie. I bo taka jest potrzebna, jeżeli chodzi o nagłą pomoc lekarzy. Wreszcie tylko w ramach takiego budżetu nie zabraknie pieniędzy na to, żeby w każdej szkole był gabinet stomatologiczny i gabinet lekarski. To ogromnie pomoże, jeżeli chodzi o leczenie młodych ludzi, a także o ich zdrowie na przyszłość. Krótko mówiąc, to jest, proszę Państwa, możliwe, wyliczone, przedstawione. Tylko trzeba zrezygnować z popierania interesów tych, którzy w Polsce się dorobili i którzy, proszę Państwa, łagodnie mówiąc, do tego, żeby być biznesmenami, a to trzeba mieć pewien talent, talentów nie mają, i tylko szukają, gdyby tu można było do kasy publicznej się dostać. A służba zdrowia to jest właśnie taki łakomy kęsek, gdzie się można do kasy publicznej dostać. I coraz to nowych rzeczy szukają, a to służba zdrowia, bo jeszcze jedna z ostatnich rzeczy, która pozostała, a to lasy państwowe, bo jakby je przejąć, to tam zdolność kredytowa by ogromnie wzrosła, a to oświata, bo i tam szukają pieniędzy. Proszę Państwa, to nie jest droga do rozwoju Polski. Polskę powinni rozwijać biznesmeni, bo to jest oczywiście bardzo dobra rzecz, dobry biznesmen, którzy mają pomysły, są innowacyjni, którzy się potrafią przebić na rynku i polskim, europejskim, i światowym. I my takich mamy. Ale to nie oni są popierani. Popierani są właśnie ci z układów, którzy
działają na takiej zasadzie, o której są jeszcze będę mówił, że podatków nie płacą i szukają tylko jakichś takich, prawda, kraników, które można otworzyć i z nich będą się publiczne pieniądze brały. Więc jeżeli tego rodzaju przedsięwzięcia nie są dzisiaj podejmowane przez rząd, to nie z innych powodów, nie dlatego, że się nie podoba, nie dlatego, że nie rozumieją, tylko dlatego, że to nie jest po prostu w interesie ich zaplecza. A powtarzam, w sprawach służby zdrowia jest bardzo wyraźna alternatywa. Kolejny bolesny problem społeczny. Sprawa emerytów. Już nam grozi tutaj zupełne nieszczęście, zawalenie. Proporcja między ludźmi pracującymi a niepracującymi się coraz to bardziej będzie pogarszała. W tym momencie się jeszcze nie pogarsza, ale za 2, 3, 4 lata zacznie się pogarszać. I co z tym zrobić? OFE? Proszę Państwa, OFE to jest największe oszustwo, jakiego się dopuszczono w 89 roku. Polaków pokazywano w telewizji emerytów pod palmami z szampanem w rękach, co to za będzie wspaniałe życie, kiedy będą OFE. A dobrze wiedzieli ci, którzy to wprowadzają, że to prowadzi do obniżenia emerytów. Podkreślam, doskonale sobie z tego zdawali sprawę. Ja mogę powiedzieć uczciwie, że ja i skądinąd, nie jest to dzisiaj mój polityczny przyjaciel, ale Ludwik Dorn, byliśmy we dwóch przeciwko temu. Ale nie wiem, może się mylę, ale bodajże tylko we dwóch. Otóż, bo to naprawdę nie trudno było przewidzieć, co z tego wyjdzie. OFE to jest taka umowa, w ramach której państwu zabierają pieniądze, dają je prywatnemu przedsiębiorcy, bo przecież OFE to są firmy prywatne, on może na tym zarabiać, a jego zobowiązania wobec państwa są praktycznie żadne. Bo wyobraźcie sobie państwo, że dajecie komuś pieniądze do obracania, on wam mówi, no jak będę chciał, to wam z tego zapłacę 100 zł rocznie, a jak będę chciał, to zapłacę 3000. To jest więcej taka umowa, bo przecież nie ma żadnego zobowiązania co do wysokości emerytury. Czyli krótko mówiąc, z jednej strony jest wasze zobowiązanie, żeby płacić, a z drugiej strony jest bardzo bliste zobowiązanie z drugiej strony, że co nam wypadnie z różnego rodzaju operacji finansowych, to wam zapłacimy. No to jest, proszę Państwa, niemalże tak zwana Aldia Pół, czyli coś, co Rzymianie wymyślili, to znaczy określili w ten sposób taką spółkę, gdzie jedna strona ma tylko korzyści, a druga tylko straty. No tutaj trochę przesadzam, to nie jest taka w 100% wiatrówka, ale to jest coś w tym rodzaju, proszę Państwa, naprawdę to musi być problem rozwiązany. Poradzi, po pierwsze muszą się dowiedzieć, jak zostali oszukani, a po drugie muszą mieć skrócone prawo do wyboru między ZUS-em a OFE. Ja powiem Państwu, że na Węgrzech, kiedy ten wybór powstał, to tam 98% odeszło z OFE. I OFE po prostu upadł. Nie chodzi o to, żeby OFE likwidować mechanicznie, tylko chodzi o to, żeby ludzie wiedzieli, bo wtedy jestem przekonany sami z tego odejścia. Tylko, że przed nami jeszcze jeden problem. I żeby było jasne, odpowiednie projekty ustaw też są gotowe. To też nie jest takie tam mówienie o ogólnie. Mamy odpowiednie propozycje. Wszystko jest przygotowane. Jest jeszcze jeden problem, bardzo poważny. Otóż dzisiaj ZUS też prowadzi rachunki indywidualne. Od przyszłego roku one będą dotyczyć już wszystkich. Teraz jest takie pytanie, utrzymujemy to, czy wracamy do zasady solidarności społecznej, czyli zrzucamy się wspólnie, a później z pewnego algorytmu wynika to, kto ile dostaje emerytury. Pewnego sposobu obliczenia. Otóż, proszę Państwa, jeśli wziąć pod uwagę tą sytuację, która nas czeka, to ja jestem głęboko przekonany, że powrót do zasady solidarności społecznej będzie jednak dużo bardziej efektywny, bo on pozwoli na to, żeby wszyscy przynajmniej jakiś minimum dostawali. Żeby w Polsce nie był głód, żeby nie doszło do takiej sytuacji, że i tak będzie trzeba pomocy społecznej dopłacać, bo ludzie nie będą mieli na nic bardziej elementarne potrzeby. Bo ludzie będą wywłaszczani, będą pozbawiani mieszkań, będzie bezdomność, będzie jedno wielkie nieszczęście.
I dlatego, proszę Państwa, będziemy do tego namawiać, ale to musi już być decyzja społeczeństwa i uważamy, że w tej sprawie powinno dojść do referendum. Ale powtarzam, alternatywa jest. Alternatywa nie taka, jak w tej chwili rząd proponuje. To znaczy rząd, a za chwilę będę o tym mówił, doprowadził stan finansów publicznych do takiego, że już zaczyna szukać pieniędzy wszędzie. A ponieważ to jest 220 miliardów złotych, to już, czy już 270 nawet, bez posłów pójdziemy w Kamiński. Dziękuję bardzo, to nie jest żaden żart. Naprawdę fantastycznie przygotowany człowiek. Otóż, proszę Państwa, już 270 miliardów w tej chwili, no więc oczywiście rząd pod różnymi pretekstami ogólnie, że będzie wypłacał, że tak dalej, ostatnie 10 lat, ale po prostu po te pieniądze sięga. Ale nam nie o taką operację. Nam chodzi o to, żeby stworzyć sytuację, w której interesy ludzi, podstawowe interesy milionów Polaków, w tym tego wyżu demograficznego z końca lat 40. i lat 50., żeby te roczniki no nie znalazły się w tragicznej sytuacji, bo to one właśnie w tych latach przechodzą na emeryturę. I teraz, proszę Państwa, kwestia finansów publicznych. No bo powiedziałem już, finanse są zrujnowane. W pierwszych latach to polegało na tym, że zwiększał się deficyt. Przypomnę, myśmy go zmniejszyli zdecydowanie. Zwiększał się deficyt i jednocześnie zwiększało się zadłużenie państwa. Ale od niedługiego czasu to już jest coś dużo groźniejszego jeszcze. Mianowicie to jest spadek dochodów państwa. W tej chwili finanse publiczne są w ruinie. I znów jest takie pytanie, jest alternatywa czy nie ma? Jest, proszę Państwa. Jest gotowa. Żeby opanować ten kryzys, to nie trzeba rabować ofiar. To nie trzeba nakładać nowych kar. To nie trzeba zmuszać samorządów, żeby łupiły mieszkańców bez litości na wszystkich. To nie trzeba ustaw śmieciowych. To, proszę Państwa, trzeba zmienić ustawy podatkowe, doprowadzić do tego, żeby nie było tak, jak jest, że jedni w ogóle nie płacą podatków, a innych się niszczy podatkami i żeby nie było tak, że ci, którzy więcej zarabiają, na przykład dostają 1 300 000 złotych nagrody, nie wiadomo za co, płacą od tego 19%, a ktoś ma 10 razy mniej, płaci 32%, bo tak to dzisiaj wygląda. I wreszcie, proszę Państwa, żeby nie było tak, że nas różne podmioty, w większości zagraniczne, ale nie tylko zagraniczne, po prostu bezczelnie oszukują. Wielkie sieci handlowe płacą podatki, w istocie nie płacą. Właściwie to należy zadać pytanie, po co one tu są? Chyba z powodów altruistycznych, prawda? Bo nic nie zarabiają, a są. Inwestują i kwitną jeszcze. Wszędzie, że tak powiem, ich widać, ale dochodów nie ma. Mamy inne firmy, które też na przykład zmieniają nazwę i w związku z tym za tą nową nazwę trzeba zapłacić im ogromne pieniądze i to jest koszt. Czyli od tego nie płaci się podatku. I takich chwytów i chwycików jest ogromna ilość. Proszę Państwa, my pozwalamy na to, że nas się okraleśmieją. Bo chyba nie ma drugiego kraju w Europie, który można tak łatwo okraść. I proszę Państwa, to musi zostać ukrócone. Ja nie powiem Państwu, że po wprowadzeniu tych zmian, powtarzam, są gotowe ustawy. Będzie od razu wszystko bardzo dobrze. Ale na pewno będzie dużo, dużo lepiej. I nie będzie trzeba ludzi ubić. Nie będzie trzeba ludzi ubić pośrednio, bo jak Państwo, nie wiem, czy tak jest w Szydłowcu, ale bardzo wielu miejscach w kraju takie muszą coraz więcej płacić za czynsze, za wodę, za różnego rodzaju usługi komunalne, to przecież to w istocie są nowe podatki. To w istocie jest po prostu nowe opodatkowanie, tylko pośrednimi metodami. Jak co chwilę radar i tylko, żeby ściągnąć i każdy ma tam policjant wyznaczony, ile ma wziąć, to co to jest? To w gruncie rzeczy też jest podatek, tylko pod inną nazwą. Krótko mówiąc, tu też jest całkowicie przygotowana alternatywa, tylko ten system, który jest obecnie, no znakomicie odpowiada zapleczu Platformy Obywatelskiej. Bo to zaplecze jest zainteresowane tym, żeby jedni mieli przywileje, a inni ich nie mieli, a wręcz przeciwnie, byli niszczeni. Może część z Państwa słyszała, albo nawet widziała film Układ zamknięty. No, otóż proszę Państwa, ten film pokazuje w takim wyostrzonym bardzo obrazie, wyostrzonej wersji, no to co się tak ostro, ale na ogół łagodnie dzieje w całym kraju. I to, proszę Państwa, jednym nie służy,
ale tym, którzy są szczególnie związani z władzą, służy znakomicie. I dlatego to wszystko nie jest zmieniane. Dlatego jak my składamy takie propozycje, to wychodzi minister Rostowski i to wyśmiewa. On w wyśmiewaniu jest dobry. W kierowaniu finansami niestety fatalny. Na tym polega problem. I powtarzam, tu też jest alternatywa. I to alternatywa bardzo, bardzo poważna. Przygotowana przez specjalistów i ciągle rozbudowana, bo jeszcze nad tym, nad uzupełnieniami pracujemy. Wymieniłem tutaj takie cztery super ważne problemy, ale jeśli Państwo mnie zapytali o oświatę, czy jest alternatywa, oczywiście proszę Państwa, my mamy plany likwidacji gimnazjum, bo się nie sprawdziły, mamy plany przywrócenia dyscypliny w szkołach, bo to nie może być tak, żeby uczniowie nauczycielom na głowę chodzili. Zatem w paturach nie było. Mamy plany wychowania patriotycznego w szkołach, bo szkoła jest od tego, żeby wychowywać patriotycznie. My mamy plany tego, żeby szkoła przeciwstawiała się temu wstydzeniu Polaków, że są Polakami, bo przecież to trwa. Tutaj nawiązuję do polityki kulturalnej. Dzisiaj na polskie pieniądze Polska jest niszczona, kompromitowana, ośmieszana. Weźmy film po głosie. Weźmy to, co się wyprawia wobec Polski w Niemczech w tej chwili. Przecież to jest wynik tego, że Niemcy wiedzą, że te władze się w gruncie rzeczy na to zgadzają, że nie będzie żadnej poważnej reakcji. I tutaj tak przy okazji, jakby ktoś nie rozumiał, dlaczego w Polsce praca powinna być polska. Nie jest Polska w ogromnej większości. Początkowo reakcja na ten film niemiecki, na ten serial oburzenie. A teraz przyjrzyjcie się Państwu, choćby jednemu z tych tabloidów. Coraz łagodniej. A no tak, ale to nie można być zmieniaczem, nie można tak bardzo, to tak trzeba umiarkowanie, już wyłagodzenie. Wiedzą, że ludzie się oburzyli, więc najpierw to wchodzą, a później mechanizm wyłagodzenia, żeby się Polacy z tym tak naprawdę pogodzili. Otóż proszę Państwa, my się nie możemy z tym pogodzić. Jeżeli Polacy dzisiaj w Londynie, to jest największy rynek pracy tego rodzaju w Europie, mają najniższe stawki godzinowe ze wszystkich, to dlaczego? Łącznie z ludźmi z krajów Czarnej Afryki. To dlatego, że my mamy gorsze kwalifikacje niż ludzie z Czarnej Afryki. Nie proszę. Nie mamy gorsze. Mamy na pewno lepsze. Tylko brak pewności siebie. Brak umiejętności walki o swoje. Brak umiejętności powiedzenia, no ja za tyle nie będę. Albo w takich warunkach nie będę. Ale jeżeli Polakom wyrabiają w Europie taką opinię, jeżeli się ciągle mówi o polskich obozach koncentracyjnych, jeżeli się kraju, który jako pierwszy się przeciwstawił hitleryzmowi, jednocześnie też stalinizmowi, robi się kraj, który jest współwinny tym zbrodniom. No, proszę Państwa, kto się na to zgadza? Zgadza się na to ten rząd. Zgadzały się zresztą także inne rządy. Polska powinna rzeczywiście wydawać pieniądze, ale na filmy, można powiedzieć, zupełnie w drugą stronę. I na obronę naszych interesów, jak to się dzisiaj mówi, wizerunkowych za granicą. I wtedy także sytuacja Polaków na rynku pracy byłaby dużo, dużo lepsza. Bo też rzeczy się ze sobą łączą. Jeżeli ktoś sądzi, że te sprawy nie mają ze sobą wspólnego, to się głęboko myli. My pozwalamy się lekceważyć. Powtarzam, pozwalamy się lekceważyć w sprawie smoleńskiej. Pozwalamy się lekceważyć przez Niemców najróżniejszych sprawach. Czy Niemcy jakiegokolwiek poważnego państwu by zablokowali port Rociągiem? Tak jak w Polsce Świnoujście? No na pewno by to było. Mowy o tym nie ma. Ale wiedzą, że Tusk przyjdzie, order odbierze. Będzie mu się śniło, że zostanie przewodniczącym Komisji Europejskiej albo przewodniczącym Rady. Dla tych snów będzie się na wszystko zgadzał. Proszę Państwa, powtarzam, tak dalej w naszym kraju być nie może. Jest alternatywa, jest nadzieja, potrzebne jest tylko wspólne działanie, wspólne decyzje przy urnach i wielki ruch, żeby upilnować te wybory. Bo ci, którzy dzisiaj rządzą, ich zaplecze, tak bardzo się boi zmiany, że może to prowadzić do tego, że te wybory będą nieuczciwe. I dlatego trzeba pilnować. I jeszcze jedno. Nie wolno się dawać nabierać. Jakie są takie najprostsze socjotechniki stosowane wtedy, kiedy ci, którzy rządzą, już wiedzą, że jest źle i boją się opozycji? Taka najczęściej stosowana.
My i opozycja to jest to samo. Do niedawna Prawo i Sprawiedliwość jest straszne, prawda, antypaństwowe. A dzisiaj różni panowie mówią o tym, że właściwie żadna różnica i przy tym udają oburzenie. Proszę państwa, PiS, Prawo i Sprawiedliwość i PO, Platforma Obywatelska, to jest jak ogień i woda. To są dwie zupełnie odmienne. Tak jest. Przeciwstawne programy, tam gdzie oni mówią tak, tam my w ogromnej większości wypadków mówimy nie. A my mówimy tak, to oni mówią. 19, proszę państwa, reprezentujemy zupełnie inne grupy społeczne. Oni reprezentują tych uprzywilejowanych i mogą się przysięgać 100 razy, że jest inaczej, ale przy pomocy ich decyzji bardzo łatwo to wykazać. My chcemy reprezentować dziesiątki milionów zwykłych Polaków. I tych miastów. Nie dajcie się na to nabierać, bo już używają do tego różnych skądinąd pewnie uczciwych ludzi, którzy się oburzyli na platformę, kiedyś na nią głosowanie. Dzisiaj mówią, Donald i Kaczor chwycili się za dziobę i w gruncie rzeczy to samo. Proszę państwa, nie to. Zupełnie to nie to. Ja to mówię oczywiście trochę żartem, bo śmieszne określenie, ale tak naprawdę bardzo niebezpiecznie, bo ludzie, tak szczególnie młodzież, to wierzy. A to jest, powtarzam, ogromne nieporozumienie. I nie wierzcie państwo w cudowne metody. W tego rodzaju metody będą okręgi jednomandatowe, to proszę państwa, będzie w Polsce dobrze. Proszę państwa, okręgi jednomandatowe to jest przede wszystkim pełna dominacja pieniądza wyborów. I teraz pieniądze odgrywają w wyborach za dużą rolę. A jak będą okręgi jednomandatowe, to będą odgrywały jeszcze dużo, dużo więcej. I efekt będzie taki, że ci, którzy dzisiaj w Polsce korzystają z tego fatalnego systemu rządzenia, fatalnego systemu władzy, będą jeszcze mocniejsi niż w tej chwili. Mogą się utrzymać przy władzy, chociaż przy ordynacji proporcjonalnej by się nie utrzymały. Janukowicz na Ukrainie, gdzie jest mieszana ordynacja, część jednomandatowa, część proporcjonalna, proporcjonalne wybory przegrał. Uratował się dzięki jednomandatowej. Wiecie w jaki sposób? Tam, gdzie była przewaga tej koalicji pani Tymoszenko, tam powystawiano przeciwko kandydatom tej koalicji miejscowych biznesmenów, miejscowych jakichś ważnych ludzi. Oni powygrywali, oczywiście mówiąc, że są bezpartyjni, teraz są oczywiście już partii Janukowicz. To jest stary chwyt. Nawet tam, gdzie PiS ma bardzo dużą przewagę, będą wystawiali jakichś ludzi, którzy będą... My bezpartyjni, my mamy dość tych wszystkich partii, mogą wygrać albo zabiorą nam część głosu, ktoś inny wygra i później do Platformy Obywatelskiej. Nie dawajcie się, proszę państwa, na to nabierać. To jest kolejny chwyt po to, żeby uratować zagrożoną pewną część ciała tych, którzy są przy władzy. Powtarzam, nie dajmy się oszukać, stwórzmy wielki ruch, uczciwe wybory, tak żeby nas nie oszukano. I proszę państwa, naprawdę jest wielka nadzieja. My jesteśmy lepiej, dużo lepiej przygotowani do władzy niż w 2005 roku. Zmienimy Polskę. Zwyciężmy.